zrobić researchu. Trzeba było, kurwa, szybko nagrać, bo jeszcze... Nie masz racji, Wardenga, ja ci powiem jedną rzecz. Ten film i tak wyszedł późno. Ja wam powiem ten, ja wam to... Czekajcie. Znaczy, ja wam powiem, ja wam już mówię, o co chodzi. I sam wrzucił na Twitter, ja wam to znajdę. I to dopiero po paru dniach wyszło. Czyli on miał czas, to nie było z dnia na dzień. Ja muszę znaleźć post Isamu. On... Kurwa, gdzie... O! Napisał 4, ale wykurwi bomba w internet za jakiś czas o chuju złoty. Jeśli to prawda, to ja pierdolę. AM. AM to jest rano czy po południu? Nie wiem. Aha, nie, to, no to jest, no to jest, to po prostu, że to jest północ, tak? Że to jest 40 po północy. Dobra, ja napisałem do Szymona, bo się zdziwiłem, co to jest. Aha, to wtorek był. To był wtorek. O, no to tak, to ja wtorek o 3.30 go pytam. Jaka bomba, co na Twitterze piszesz? Obiecaj, że nie powiesz, bo nigdy już się nic nie dowiem. A bo tutaj powiedział, bo on mi raz coś powiedział, ja to przez przypadek powiedziałem w internecie. I ten, i opierdol dostał potem od osoby. Ja mu napisałem, pecha miałem, przypadek jak chuj się wydarzył. No, i on mówi, powiem tak, nigdy czegoś takiego nie było. Dobra. Ponoć kutasy wysyłał do 13-15 latek Leksiu. GGWP Team Mix. Ponoć, nie? No. A film kiedy wyszedł tego Konopskiego? I to był 4 o północy. Czyli w sumie, wiecie, z 3 na 4 to była noc. A film kiedy wyszedł? A film wyszedł chyba po 2 czy 3, po 3 dniach. Szóstego wyszedł. No to wiesz, z 3 na 4, czyli powiedzmy to była noc z 3 na 4, on wyszedł 6, no to praktycznie 3 doby to były, nie? Więc był tutaj, a też musieli wiedzieć to wcześniej, bo jak i sam o tym wiedział też po jakimś czasie, to powiedzmy jeszcze zaliczmy, powiedzmy, że on, nie wiem, pierwszego, drugiego się o tym dowiedział, czyli no było dosyć sporo czasu. 5 stycznia wieczorem. Okej, czyli po 2 dniach. Bo z 3 na 4 i potem to było... I to było z 5 na 6 ta noc. Okej, to 5. No. Kurwa, no tak szczerze, wydaje mi się, że... Mi trochę żal jest Konopskiego, nie? Ja ogólnie, kurwa, za bardzo go nie lubię. Kurwa, lubię, nie lubię. No, mam go w chuju, nie? Na takiej zasadzie. Ale trochę mi jest go żal, nie? Kurwa, podjarał się, że dostał ten. Podjarał się, że dostał jakąś informację. Zaczął jakieś górnolotne, kurwa, oskarżenia rzucić. I wydaje mi się, że w tym momencie właśnie dochodzi do niego, że go to trochę przerosło, nie? A było ten, było... było już tak parę razy, że on rzucał jakieś, kurwa, takie stwierdzenia, które nie miały potem pokrycia w rzeczywistości. I no, ja pamiętam, jak była afera kamerkowa Natsu, się po niej przejechał i mówił, że to już jest koniec Team UX, koniec, kurwa, agencji, koniec tego, tamtego. W sumie nic się nie stało, nie? No. Za małe doświadczenie, za duży tematyk na niego. No wiesz, a z drugiej strony, jeśli mu... Jestem też w stanie zrozumieć coś takiego, nie? Piszę do niego laska, ja mówię, ale miałaś wtedy 14 czy 15 lat i on tam pokazał jakieś świadectwo czy coś, że niby miała 14 i wiesz, i nie chcę ci dowodu wysłać, to co? To też tak nie, no też nie wiesz, co powiedzieć, nie? To miała 14, miała 15, nie chciała mi powiedzieć, chuj wie, ile ma lat. Zarzeka się, że ma 14, potem się okazuje, że nie ma...
analogiczna sytuacja jak ten. Wysyła ci nudle, kurwa, jakaś dziewczyna i jej pytasz, ile masz lat? No 16, czy nie wiem, czy 18. Potem się okazuje, że ma 13. Bo po prostu staro wyglądała. I to jest analogiczna sytuacja, ale potem w sądzie cię nie będą pytać, że cię oszukała czy coś. Wiesz, w twojej gestii leżało, żeby się dowiedzieć. No. Ona pokazywała datę urodzenia na świadectwie 2016 roku, tak, tylko że tam był 14 grudzień, więc jak on do niej pisał w październiku, a to chyba było na odwrót, chuj wie. Wystarczyło wejść na jej FB, tam była data, a z drugiej strony, czy Facebook to jest wiarygodne źródło informacji? Wiesz, ja sobie mogę ustawić urodziny, że mam 1 maja, nie? Wy mi złożycie życzenia, a tyle, nie? A to nie będzie tak. A sprawa z tej kwanem, co opowiadał lasce, co mówiła, że ma 17, a 13 miała? Tylko wiesz, tylko to było tak, że laska do niego napisała. Ja też słabo kojarzę tę sytuację, ale było coś takiego, to Rafał kiedyś opowiadał, że... Poczekajcie. Tak. No, kiedyś Rafał mi opowiadał, ja też nie chcę tego źle powiedzieć, żeby tutaj nie zajebać jakiegoś farmazona, ale że było coś takiego, że do niego jakaś laska pisała, wiesz, na zasadzie, no siema, coś tam, Rafał, bla, 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 mam 17 lat, a potem się, kurwa, okazało, że miała 13, tylko ja nie wiem, na jakiej podstawie on, skąd on się dowiedział, że ona ma 13 lat, ale tam nie było jakichś spicy rzeczy, nie? Znaczy, że wiecie, że to ona szukała kontaktu, potem się okazało, że jest nieletnia. Dzisiaj na live opowiadał. Aha, dobra, ja mało to kojarzę, bo to historia jest sprzed 3 lat albo przez 2. Czy odpowiedziała Maja? Zaraz ci powiem. O, odpowiedziała mi Maja, czekajcie. Bo jej zadałem coś takiego. Takie pytanie dla tych, co nie było. Czekajcie. Takie pytanie, bo ty odnośnie molestowania i tego typu rzeczy jesteś biegła. Zastanawia mnie jedna rzecz. Jest jakiś paragraf w polskim prawie na takich ludzi, co wiesz, na przykład losowo sobie piszą do jakichś nieznajomych lasek rzeczy typu hehe, ale bym cię wyruchał, chcesz się ruchać, pokaż cycki. To jest, wiesz, pytanie. Na takie w sumie napastowanie nieznajomych? No i Maja mi odpowiedziała. No właśnie problem jest w tym, że średnio, to znaczy tak totalnie średnio, można zawsze iść w cywilne i w dobre osobiste, no ale wiadomo, to nie jest kodeks karny, więc to jest zupełnie inna ranga takiego przewinienia. W sytuacji, kiedy osoba ma poniżej 15 roku życia, to są takie zapisy oczywiście i to jest z jednej strony pornografia, z drugiej grooming, ale jak powyżej 15 lat, to jest ciężko. Mhm. Jeśli osoba robi to uciążliwie i przez dłuższy czas, no to wtedy można w stalking albo w nękanie. Ale od jakiegoś czasu środowiska feministyczne postulują to, żeby molestowanie znalazło, w ogóle kategoria molestowania znalazła się w kodeksie karnym, bo w tej chwili znajduje się wyłącznie w kodeksie pracy i tam rzeczywiście jest traktowana dosyć szeroko. I tego typu komentarz byłby karany, ale właśnie w ramach kodeksu pracy, a zatem wyłącznie w sytuacji pracowniczej, w sytuacji stosunku pracy, co więcej, czyli umowy o pracę. Ale może teraz jest dobry moment, żeby do tego wrócić. Dobra, dzięki Maja, ogólnie pomogłaś i dzięki. Dobra, to tak w skrócie, koniec końców się okaże, że 3 dni temu Leksiu, kurwa, miał iść pierdzieć w pasiach, bo pedofilia, bo to, bo tamto, a teraz, kurwa, Konopski będzie płacił siano, a na Leksia w sumie nic nie ma, bo sobie gadał z laskami i tyle. O kurwa, ale jaja. Kurwa, niesamowite. Niesamowite.
200 tysięcy subów mam? Dziękuję, proszę tutaj zostawić. Faktycznie mam 200 tysięcy subów. Dziękuję za suby, a nawet nie mówiłem, żeby zostawiać. Więc no. Dobra. Czekajcie, sobie coś kliknę. Anuluj. Hey, wake up.